Moim Państwa gościem Mateusz Gościński, napastnik SMS-u Sosnowiec. Zaczęliście dzisiejszy mecz dobrze, ale nie udało się wygrać finału Silesia Bisset Cup. No tak, mecz zaczęliśmy nawet dobrze. Niestety potem wdały się głupie błędy, niepotrzebne kary, to nas właśnie zgubiło. Później już można powiedzieć, że zabrakło nam skuteczności. Popełniliśmy więcej błędów, poruba ich wykorzystała i no to tyle. Też dosyć słabo rozgrywaliście te przewagi dzisiaj. Mieliście ich sporo, zwłaszcza w drugiej tercji i nie udało się strzelić. Dopiero w trzeciej wykorzystaliście jedną przewagę. No tak, dzisiaj to nie funkcjonowało. Na treningach ćwiczyliśmy, było całkiem fajnie, jednak no niestety nie udało się. No. Finał rozgrywek to i tak duży sukces dla Was, bo graliście z drużynami z trzech, które no sobie tą dużo mówić organizacyjnie nas przewyższają. No tak, to jest dla nas bardzo duży sukces. Chcieliśmy ten finał wygrać, niestety nie udało się. No trudno. Dla Ciebie jest też niespodzianka. Nie, od jutra, z tego co wiem, przygotowujesz się z pierwszą reprezentacją Polski. Tak, tak, przygotowuję się. Jeszcze paru kolegów, którzy tutaj grali. No zrobimy, będziemy na pewno ciężko trenować i damy sobie wszystko. Liczysz na to, że kiedyś zaistniesz w pierwszej reprezentacji, no bo na te mistrzostwach raczej się nie pojawisz. No, mam taką nadzieję, że w przyszłości będę stanowił o sile reprezentacji i mam nadzieję, że to się spełni w najbliższym czasie. Dzięki, powodzenia. Dziękuję.